Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, oto Salt and Sanctuary. I dziś widzimy się z powrotem przy drzewie ludzi. Tree of Men, czekolwiek inaczej by to nazwać. Przy wielkim dziadostwie, które ostatnio nas pokonuje, nie daje nam ani chwili spokoju i które mnie irytuje swoją potęgą, która jest związana po prostu z jego umiejętnością zrzucania nas w bezdenną przepaść. Bo taka prawda, sam boss byłby o połowę mniej irytujący, gdyby... No, nie fakt, że właśnie może nas zrzucać w przepaść i ma jeszcze wsparcie ze strony jakichś ognistych pluj. I przy okazji jeszcze widzę tutaj delikatny problem, sugerujący, że nie odzyskamy naszej soli za pokonanie go, patrząc na to, że właśnie w tym momencie jest nadal z naszą solą, mimo tego, że powinien już stracić większość hapeków. Znaczy, że stracił większość hapeków i nasza sól powinna już wypaść. Dobra, tak czy siak, nie przejmujmy się tym. Spokojnie, full focus, gwiezdny kluczu. Może ci się to uda. W sumie focus już jest... prawie, że... no, prawie, że go nie ma. Okej. Okay. No, ale wiadomo, o co chodzi. Nie chodzi o focus jako skupienie w grze, tylko o skupienie moje osobiste. Okej, okay, będzie atak. Nie dałem rady uniknąć, więc musimy szybko pić butelkę, liczyć na to, że przeżyjemy jakoś to. Dobra. 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 Nie jest dobrze. Jeśli mam być totalnie szczery, ale... musimy dać radę, więc jakoś to będzie. Okej, okay. Znowu robi to coś... A nie, pluje ogniem. Myślałem, że robi to, ten swój drugi trik. W sumie pierścień antyogniowy powinien tutaj się bardzo nawet przydać. Niestety o nim nie pomyślałem. I wpadłem sobie w przepaść, super. No tak. Widzicie, już nic się nie zmieniło z poprzedniego odcinka. Nadal tak samo nie umiem walczyć, ale hej, może tym razem przynajmniej pomyślę i wezmę pierścieniec antyogniowy zamiast regeneracyjnego, który i tak niewiele daje. Tak, świetny pomysł. Gorzej, że teraz to jeszcze mam gorszy start niż poprzednio. No ale cóż, trzeba, to wypiję nawet dwa takie odłamki czerwone, czy jak to się tam nazywało. No i pójdę. I w sumie chyba będę musiał złamać moją świętą zasadę grania w Souls-like'i, mówiącą nigdy nie kupuj leczenia. Bo tutaj aż za bardzo wymaga to kupywania leczenia. Patrz na to, ile nam tych czerwonych dyłamków zostało, a jak bardzo są potrzebne, żeby tutaj jakkolwiek móc przeżyć. Ale dobra, na razie się tym nie przejmujmy, tylko skupmy się na szybkiej eliminacji tych tutaj. Więźniów, trupków, czy jakkolwiek by ich tam nie nazywać. I na tym by... no, pokonać to drzewo. I teraz wielka ciekawostka taka, którą teraz zauważyłem. Zaklęcia nasze biją znacznie mniej niż nasz miecz. To jest zastanawiające, patrząc na to, że w teorii miecz powinien być dodatkiem, a nie podstawą. A jednak u nas jest on bardziej podstawą. Oj, no niestety, nie udało się. No ale dobra, nie jest aż tak źle. Wydaje mi się, że może będziemy w stanie nawet poradzić sobie z tym drzewem. I tak, dla tych, którzy się nie orientują, co chodzi z tym, bo daje im na to jakimś cudem nie widzieli poprzedniego odcinka. Co nawet mnie nie zaskoczyło, patrząc na to, jak to często wygląda z... nie wiem czemu... z wyświetleniami u mnie. Walczymy tu właśnie z jakimś takim przeciwnikiem, który jest drzewem. I nie wiem, ile konkretnie, ale dobry czas z poprzedniego odcinka też zmarnowałem walcząc z nim. A jak widać, nadal nie umiem go pokonać. I tak... dla tych, którzy mogli też zauważyć, że... może nie do końca właśnie mogli zauważyć, tylko nie wiedzą, co przed chwilą zrobiłem, to wyciągłem pewien przedmiot na pasek, który działa zupełnie jak nasza magia. Z pewną różnicą. Bo tak, żeby nie było, nie znam dokładnych formułek, więc nie powiem, jaka jest różnica.
Ale dowiedziałem się, że dopóki nie ma się naprawdę wysokich wartości magii, to nawet dla maga ten przedmiot daje lepsze rezultaty niż to zaklęcie. Więc bardzo możliwe, że po prostu używając tej kartki dostaniemy efekt taki sam jak, powiedzmy, za użycie naszego zaklęcia, ale z większymi obrażeniami, czy coś. Okej, będzie atak. I będzie śmierć, oczywiście. Bo ten atak się skończył, ale zanim nasza postać będzie chciała się ruszyć, to jeszcze musi dać się spalić. Ej, chyba za dużo rage'a we mnie. Jestem zbyt salty. Takaż smutna prawda. Niestety po prostu już mi irytuje to drzewo bardziej niż cokolwiek więcej. I cóż, nie zobaczymy, jaka potęga ma w sobie ta kartka, bo oczywiście ją zmarnowałem, ginąc od razu po tym. No ale dobra. Jeśli tak ma być, to niech i tak będzie. Jakoś to przeżyję. Najważniejsze jednak dla mnie jest i tak tylko to, żeby się pozbyć tego durnego drzewa. Może najpierw jeszcze nie ginąc przy tym. W końcu. I w sumie to jeszcze mi zastanawia jedna rzecz. Czy w tym wypadku zwiększony zasięg nie okaże się tym, czego nam najbardziej potrzeba? No bo jeśli ma być szczery, to miecz ma wielki zasięg, ale wydaje mi się, że są momenty, w których jakbym nie sięgał tego drzewa, więc szybko spróbujemy zwiększyć zasięg. Może trochę to pomoże. Kto wie. Będzie atak. Na szczęście zdążyłem butelkę użyć. I tak, chyba pomaga. Wystarczająco, żeby się go pozbyć. Będzie atak. Nie zdążyłem zeskoczyć. Okej. Czyżby to był ten moment? No wreszcie. Ten głupi boss jest pokonany. Dając tylko 9000 soli. Co jest już mocno smutne, patrząc na to, że straciliśmy tutaj ponad... ponad 20 000. Nie, teraz to nawet mnie to nie boli, to już jest po prostu śmieszne. Jak ja to zlamiłem znowu. Ale dobra. Wróg pokonany. Achievementa żadnego nie ma. To jest smutne. Chociaż, co mogę dodać w sumie... Czasami te achievementy są spóźnione, albo zbugowane, albo jedno i drugie. Bo tak, to mogę powiedzieć właśnie tylko z doświadczenia. Jak pokonaliśmy tutaj tego smoka, czy jakkolwiek to się nazywało, no to w zamku. A ja bym to nazwał najłatwiej smokiem po prostu. Chociaż to miało coś oczywiście z krakenem w nazwie, bo jakby inaczej tutaj wszystko musi być coś z krakenem w nazwie. No ale wracając. Wieczora Hagera? Jak się tam na dół dostać w takim wypadku? Zresztą bez różnicy. Okej, jakiś trupek, który będzie przeskakiwał w różne miejsca. Co ciężko będzie go pokonać. Okej. Ale dobra, nowa lokacja, super. I co to chciałem? No, to nie dostaliśmy z niego achievementa, po czym jak się zalogowałem... znowu do gry, czy w sumie uruchomiłem grę ponownie, włączyłem postać, to achievement był. Dostałem go dosłownie na ekranie od razu. Co my tu mamy? Obrączka Szarhaja i kamienny kapłan. Czym jest obrączka Szarhaja? Zręczność. Nie potrzebujemy zręczności. No i co najciekawsze, to po prostu... Nie wiem, czemu opóźnienie takie było na przyznaniu mi achievementa, ale tak było. I mamy tutaj rycerza. Czyli poszedł jednak tędy. Dobra. Chciałbym z nim pogadać, ale wydaje mi się, że nie jestem w stanie na razie. Więc cokolwiek tutaj jest do zrobienia z nim, będę mógł z nim pogadać. Chyba będziemy musieli to najpierw ogarnąć i... Ogólnie... Nie wiem, czy pamiętacie to dziadostwo, ale już takie dziadostwo widzieliśmy. 600 soli, niezły wynik. Było ono w tym miejscu, w którym w sumie zdobyliśmy nasze zaklęcie elektryczności, pierwsze. Z którego swoją drogą znowu będę korzystał, bo tak wróciłem je na swój pasek. Talizman ptasiej kości.
Co to jest? Zmniejsza poziom kondycji wymaganej do ataków wręcz. Biorę. Oczywiście, że biorę. Tańsze ataki. Nie wiem, czy dużo tańsze, ale tańsze. Chociaż w sumie mamy spokojny moment, co mogę zobaczyć. Na przykładzie pojedynczego ataku. Najpierw tutaj. A jeszcze raz. Można powiedzieć, że albo idealnie do pierwszej świeczcy, czy drugiej świecy, albo trochę przed nią. A teraz? No, jest różnica, dobra. Będę w takim razie to nosił. Bo oczywiście dodatkowe obrażenie tym podobne, no, super, ale... Wydaje mi się, że jednak nie ma co się ukrywać, znaczy nie ma co się okłamywać, nie ma co ukrywać. Energia jest naszym większym wrogiem niż obrażenia, które mamy nawet przyzwoite i... Ognisty strażnik, jest tam jakieś zaklęcie. Dość mam ostatnio farta do znajdywania tych zaklęć. Przywołaj strażnika, który zaatakuje twoich wrogów ogniem z nieba. Ale aż to sprawdzę, jak to działa. Za chwilę, jak znajdziemy jakichś wrogów. No, nawet tu są jakieś wrzeszczące kobiety, które chyba błyskawicami przy okazji atakują. No, strażnik, pokaż, jak działasz. Okej. Zginę zaraz, bo oczywiście nie patrzę na mój pasek życia. Oczywiście, że zginę. Dobra, strażnik jest dobry do bardziej statycznych walk. Nie ma co się przejmować jednak tym wszystkim, jakoś dam radę. Patrz, no to jakie są tutaj teraz jeszcze ciekawe kontrapcje do zwiedzania, chodzenia i tak dalej. Chyba będziemy musieli zaraz tutaj przewodnika umieścić. Razem z też tym, że umieścimy przewodnika z powrotem tam na tej pierwszej lokacji. Tylko do niej wrócimy. Bo wydaje mi się, że to jest właśnie już dobry moment. I dobre miejsce na takie rzeczy. Bo chociaż te właśnie sala, czaszek, cała, czy... Jakich czaszek? Ten, klatek. Była połączona z przejściem bandytów. Tak, tutaj się dostać nie jest tak łatwo. Przez co połączenie tamto, jakkolwiek fajne, niewiele pomoże nam. Więc tak, po prostu będziemy musieli właśnie zacząć używać naszych kamiennych figurek. I tak, wiem, że mógłbym używać więcej tych figurek. Zatopiona figurka. Mam farta. Jeśli nie mylę, zatopione figurki są tym, czego właśnie potrzebowałem, żeby... A jak to się nazywa, ulepszać mój miecz, ten tutejszy, więc fajnie. I zobaczmy w ogóle opis. To była albo zatopiona, albo zamrożona. Jeśli mam zamrożoną, to znaczy, że to była zatopiona. Jest tak zamarznięta, aby ukryte walce wspomnienia, aby ulepszyć broń. Aby ulepszyć broń... Krakeńską, czyli krakeńską. Okej. Czyli nasz miecz jest bronią krakeńską. Skoro wymaga tych lalek. Czyżbyśmy mieli tutaj zginąć? Pewnie tak. Jeśli nie zginiemy, to jakimś fartem wielkim. Ale dobra, fajnie jest widzieć nadal, że walczymy teraz z czymś, co wcześniej było dla nas problemem. Talizman wysysania? Wysysa skupienie? Aż będę musiał sprawdzić, o co chodzi. Ale tak... jakieś przejście. Ciekawe, dokąd prowadzi. Okej. Powiem wam szczerze, pudełkowość tego świata nadal nie przestaje mnie zachwycać. Sprawdzasz jedną rzecz. Czy to działa tak, jak myślę? Teraz tak. Ogólnie mówiąc, ubrałem tamten talizman i teraz... Mój cel jest prosty. Chcę pochodzić i poubijać wrogów, żeby zobaczyć, czy faktycznie będzie to działać tak, jak myślę. Jeśli tak, to możemy w ten sposób potencjalnie mieć nieskończoną manę. Bardzo powoli regenerującą się oczywiście. I nie do końca o... Zawsze tak, jak trzeba. No, ale nadal nieskończona mana to nieskończona mana. Może być naprawdę cennym wsparciem dla nas w różnych sytuacjach. O, jeszcze tutaj jest. Super. Więc tak, warto to sprawdzić dokładniej. Tutaj chyba się po raz pierwszy te dziadostwa pokazywały. No, zdecydowanie. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, to
byłem tak blisko bezpiecznego miejsca. No cóż. No cóż. Teraz będziemy musieli przechodzić przez to jeszcze raz. Co nie jest problemem, patrząc na to, gdzie byliśmy. Ale szkoda, że zginąłem. Wolałbym już nie umierać. Patrząc też na tamto miejsce, to... ja potrzebuję tu na pewno przewodnika. Zresztą, co mi szkodzi. Przewodników mam już 4. I... no, zostawię tu przewodnika. Jeśli działa tak, jak myśli, to będzie super. Aha. Potrzebujesz pomocy? Sklep? Okej. Okej. Okej, fajne. A podróż? A? Zamek sztormów? Co? Wizyt 0? Chyba nie rozumiem. Co ja... okej, czyli z miejsca, gdzie mam przewodnika, mogę podróżować wszędzie. Ale za to... o, nie mogę podróżować jak chcę. Do miejsc... w sumie nie mogę do miejsca z przewodnikiem podróżować jak chcę, jeśli gdzie indziej nie ma przewodnika, pewnie. A właśnie, zapomniałem jeszcze włączyć to. Do testów. Więc jeszcze raz. Muszę to aktywować. I nie zginąć. To jest podstawa, nie zginąć. Chcę zobaczyć właśnie, jak to będzie wyglądało. Czy rzeczywiście to odnawia nam skupienie jakoś? Czym no nadal podejrzewam, że nawet jeśli odnawia, to będą bardzo powolne wartości, małe. I tak dalej, no. Zawsze przy jakichś większych walkach z bossem czy coś, to może być naprawdę cenne. No, albo jakbyśmy stwierdzili, że... a jednak nauczasz, nie wiem, podstawy... jak to się nazywa? No, magii kapłańskiej. Nawet po to tylko, żeby... żeby móc się leczyć kosztem skupienia, to zawsze takie minimalne leczenie byśmy mieli, które co jakiś czas może się odnowić. I okej, wróg ten nazywa się Blada Wiedźma, warto wiedzieć. Tu mam panternego roztaczaka, czy jakoś tak. I kulka ognia bije mu nie najlepiej. I w sumie nie pomyślałem o tym, że używając tej magii tylko pogłębię swoją tą dziurę. Ale tak, i tak nie ma co się przejmować. Bo jeśli to odnawia naprawdę to skupienie, to będzie super. A powinno, patrząc na to, że nazywa się skupienia. Skupienie to jest właśnie też ta energia manopodobna. Że tak ją teraz będę nazywał. Cześć, dziadzie. Okej. No na pewno bez tych przyspieszeń ataków trochę ciężej z tymi dziadami walczyć i tym mieczem, ale nie ma co się przejmować nadal. Jesteśmy w stanie to załatwić jakoś. Teraz tak, tutaj chyba też się pojawią za chwilę. Mhm. I tak. W tym momencie ciężko mi stwierdzić, czy faktycznie ma to jakieś bonusy, czy nie. Jednak zaraz powinniśmy móc mieć większą pewność. Jeśli sobie poradzimy w tym miejscu, bo pamiętam, że tu będzie... te dziady przychodzą. Mhm. A pewności nadal nie mam, ale możemy zapalić tutaj... a, to jest droga bez powrotu. No cóż, w takim wypadku... w takim wypadku wiem, co zrobić, żeby być w bezpiecznym miejscu. Ale tak, czemu prawie w bezpiecznym, bo to jeszcze będziemy musieli trochę się powspinać po drzewach. Jednak, no, nadal bezpieczniejsze niż to, co byśmy... to, co mieliśmy przed chwilą. I dobra. Dobra, a tutaj teraz... o nie. Najgorzej, precyzyjne skakanie na czas. Okej, okej. No i jesteśmy już na bezpiecznych terenach. Teraz tylko nie dać się trafić tym glutom i jakoś dojdziemy tam. Mówię, nie dać się trafić. Dzięki postać, po prostu. Ale tak, jak tak to... tak teraz tutaj to obserwuję, to coraz bardziej mi się wydaje, że faktycznie działa tak, jak powinno. Więc... no, jej, czy coś.
Jak się dokładnie przyglądam temu, to faktycznie tak. Tak. Będzie fajnie. Będzie dobrze. A póki co idziemy przed siebie. Szukając nie wiem czego, ale czegoś na pewno. Dobra, tutaj zaraz powinniśmy natrafić na te przejścia takie typowe. Albo już je minęliśmy. Nie, tu są te przejścia, o którym chodziło. Tutaj jest to, dobra. A tu... Tutaj byliśmy? Nie byliśmy. A. Okej. Właśnie znalazłem kolejne miejsce, w którym mnie nie było, a czuję, że powinienem być. Au. Brawo ja. Przez przypadek, chodząc po starych lokacjach, znajduję jakieś takie ciekawe odkrycie. Okej. Okay. Ciemno tutaj, dlatego słabo widzę. Tak więc teraz też pozwólcie, że zapalę pochodnie. Nie będziemy mogli niestety walczyć, ale tak. To część znacznie im to poprawi. Akurat nie poprawiłoby, gdyby nie fakt, że tam są wrogowie, którzy spowodują najprościej w świecie, że nie będziemy mogli nic zrobić zaraz. Jeśli... A, właśnie. Jeśli będę wyciągnął tą pochodę. I co tu mamy? Trójkątna tarcza. Birski kociołek. Te kociołki wydaje mi się, że już miałem. Więc zaraz będzie można sprawdzić. Okej. Okay. Jest jakiś sposób, żeby wrócić znowu do chodzenia do góry nogami. I... Co to za jakieś latające dziadostwa? Nie biłem jakoś szczególnie dużo, więc może nie jest aż tak źle. Gorzej, że to są jakieś... kozostwory. Te... Obawiam się, że mogą być już potężniejsze? Ucho... klątwiczaka. A. Obszarpane coś tam, okej, okay, całe obszarpane jakieś ubranie. Co to będzie w ogóle? Muszę przyznać, dziwne miejsce. A, obszarpane coś... Gorsze niż to, co nosimy. Ale tak, czy to było coś takiego? Możliwe. Aha. A, takie ubranko. Nawet. Ale ja podziękuję, ja wolę swoje póki co. Dopóki nie znajdziemy jakiegoś lepszego. A nie ukrywam, ciężko mi na razie o lepsze, więc tak pewnie długo pozostaniemy z tym. Ale dobra, spotkaliśmy jakąś dziwną kozę. Nie zginęliśmy. Jest sukces. I to wielki. Sekretu tutaj nie ma. I tak, kolejnym wnioskiem ogólnie jeszcze moim takim, może nie wspominałem, ale takim dosyć istotnym, jeśli chodzi o kwestie właśnie rozgrywkowe, jest to, że jak tylko będzie sól, trzeba spróbować zainwestować w miecznika klasy trzeciej. Właśnie związane z tym pochodnią. Bo nie móc nosić pochodni przez to, że nasza broń jest zależna od tego, że trzymam ją w dwóch rękach, to jest trochę bolesne. No dobra, a tutaj są te szkielety, które widzieliśmy też tam wcześniej, z góry nawet. Jest okej, okay, już wiem, gdzie jesteśmy mniej więcej. A, nie mam żadnych odłamków na liście, kiepska sprawa. W szczególności, że nie mam już swoich butelek z przymierza mojego, czy z sanktuarium, wyznania, no ale tak, wiadomo o co chodzi. Lepiej mieć też czerwone odłamki przy sobie, na wszelki wielki. I... no, jak widzicie, nie ma już braku skupienia, więc... Gdzieś jakoś tak nie paczałem, a udało się odzyskać. Dobra, idziemy dalej, tu są znowu... dwie kozy, które aż takie groźne chyba nie są. Poza tym, że rzucam jajkami, z których jakieś zombie pisklaki wychodzą. Więc dobra. Pokonujemy kolejną kozę, trzecia już w tym miejscu. I co tu mamy? Piorun łukowy. Piorun łukowy, pewnie coś tutaj? Okej, okay, nie tutaj. Okej, okay. Okej, okay. Podoba mi się. Jeszcze lepszy jakiś strzał elektrycznością.
Fajne. Będzie można strzelać też z czymś takim. Gdyby nie to, że moja broń jest i tak lepsza od tego, co jest oferowane przez magię, to bym się pewnie bardzo ucieszył. Chociaż, dobra, ta magia jeszcze może nadgonić trochę w kwestii różnicy pomiędzy moją bronią a innymi takimi kwestiami. I tutaj chciałem bezpiecznie przeskoczyć, zobaczyć, jakie są tam sekrety, ale no, nie udało się. Więc musimy jeszcze raz tutaj iść. Bo jednak jak już tutaj w takie dziwne miejsce trafiłem, to no... Lepiej po prostu od razu przygotować się na wszystko. Tak... W sumie do góry... Nie, do górnego jakby nas wróciło tam prawie, że na sam początek. Bo tam chodziło się chyba oryginalnie do góry nogami na samym początku i to nas przywróci po prostu do takiego miejsca. Czyli tu, gdzie chodziliśmy do góry nogami ostatnio. O, okej. Okej. No to już wiem, co zrobić, jeśli chcemy wrócić. Jak też zrobimy, no bo nie wiem, czy jest tutaj coś więcej do odkrycia. A nie ukrywam, zależy mi na tym, żeby nie marnować czasu całkowicie. Bo jednak, tak, no, te odcinki muszą mieć jakąkolwiek wartość oglądaniową, a nie tylko moje chodzenie w tej wewce. Tutaj jakiegoś sekretu nie ma? Nie ma? Okej. No to w sumie co dalej? Bo tak nie pomyślałem o tym. W sumie możemy właśnie wrócić gdzieś tak tutaj. A nie, okej, pomyliłem miejsca. Nie o to mi chodziło. Ale tak, możemy teraz spokojnie pójść do jakiegoś naszego sanktuarium. Może zobaczyć, jak będzie prezentował się miecz po ulepszeniu. Nie wiem, nawet poszukać, czy nie ma jakichś jeszcze lepszych ofert. Wydać sól na poziomy. To też jest istotne. Jednak fajnie byłoby mieć, no, jak najbliżej do tego miecznika. I wiem, że planowałem wcześniej tam te wszystkie punkty na butelki i tak dalej w poprzednim odcinku, ale... No, bez miecznika trójki będzie ciężko. Więc awansujemy. Dostaliśmy chyba 3, może 4 poziomy. Obawiam się, że to będzie trochę za mało na miecznika trzeciej klasy. Bo żeby dostać się do miecznika, trzeba wydać 2 i tam będzie 3. Tak, zręczność nie, siła woli by się przydała, ale tutaj mamy siłę i siłę. To chyba siłę woli bym wolał. Już 2 razy siłę. No, znowu ta zręczność jest totalnie niepotrzebna. Dobra, trudno. Wezmę zręczność. I tak, zabrakło jednego. A to oznacza tylko jedną możliwą rzecz. Jak tyle zabrakło? Gdzie to jest? Worek soli. 800 za jeden worek? Wow. Mniej niż się spodziewałem. No ale dobra, torba soli. Torba albo daje 1200, albo dała jeszcze mniej, czyli tylko 400. Bo nie wiem, czy to się kumuluje. Tu jest 500, jeśli użyję szybko kolejnego, czy będzie pisać 1000? Tak. Dobra. Tak czy siak, w taki sposób, marnując nasze zapasy soli zapasowej, osiągnęliśmy poziom, dzięki któremu możemy już będziemy mogli spokojnie nosić, no, naszego miecza w jednej ręce. Co pozwoli nam spokojnie się bawić pochodnią i tym podobnymi sprawami. I jak w ogóle wyglądają movesety? A nie wiem, czy jest jakaś różnica? Patrzę może na obrażenia. Okej, 22, 41, 2. I zobaczcie, jeśli było trochę takie inne przed chwilą, ale tak Sławki mi się trochę pozwał. Tutaj 25, 41, 2. Dobra, no. Wolę już nawet mieć w tej jednej ręce. Muszę cały czas, żeby się przyzwyczajać na wypadek, kiedy będziemy mieć pochodnie. Żeby tak nie było problemów. Nawet zobaczę, jak się będzie tym walczyło przeciwko tutaj jakimś pierwszym, lepszym wrogom. Nie, bo zdecydowanie jest trochę wolniejsze. Tylko będę się już przyzwyczajać, ale... Ale tak. Dwuręczny moveset jakkolwiek mógł być ciekawy, tak boję się, że się będę właśnie z niego korzystał za często, to... Potem będę miał problemy walczyć, jak będę miał pochodnie. Chociaż może wrócę też do dwuręcznego w każdej chwili. Co za różnica.
Ale dobra. Udało się. To teraz jeszcze, jak przy tym jesteśmy, to może zobaczmy, czy alchemik nie ma jakichś jeszcze ciekawych innych przemian. W tym zobaczymy, czy nasz miecz można na coś innego zmienić. Można na hitnowy obelisk. Co ciekawe, potężna broń. Tylko, że typowo pod siłę. I tak, no to spowita opoka. Ale tego nie zrobimy, bo to jest miecz wyjątkowy, naprawdę. Zobaczmy natomiast inne rzeczy. Czy tutaj coś jest ciekawego? O! Gdybym miał jakąś diamentową ikę, to byśmy mieli naprawdę ciekawy miecz. Jednoręczny, który wymaga aż czwartej klasy mieczy. No dobra, no dobra. Dzięki za informację, gro. Czy włócznie jakieś są ciekawe? Trójząb. Jest zaszalonego alchemika, siła, zręczność to nie. Nic innego nie ma tutaj ciekawego. Siekiera drwala, topór bitewny. A tutaj jest asteryczny monolit. Topór klasy trzeciej. Magiczno taki. Ciekawa rzecz. Miecza w sumie przed chwilą sprawdzałem, to nie ma co. Morgenstern. Szere potłuk. Waligura. Okej. Okay. Młot klasy piątej. Wow. Możliwe, że przedwcześnie zdecydowanie szliśmy na to drzewo. No różne rzeczy tu są, muszę przyznać. Tutaj jakiś monitłuchowy. A to ciekawe. Gacząca perła jakaś wymagana. Nie wiem, gdzie to zdobyć, ale ogon Feniksa. Klasa piąta, biczomiecz. Klasa pierwsza, magia. To może być ciekawa naprawdę rzecz, ale... Jakby to powiedzieć, nie mamy perły i biczomiecz. Nie wiem, co to może oznaczać, ale tak... I w sumie może zobaczymy jeszcze naszą laskę. Wiem, że możemy na coś to zmienić, tylko muszę zobaczyć, jakie ma obecne teraz statystyki ta laska. 35, okej, okej. Już tam stracę delikatnie ulepszenie tej laski. I przy 40 tam pisał 35. Ale tak. Jarzębinowy postorał. Ucho nadwornego czarodzieja. Fajne. Tylko nie wiem, czy na pewno to jest sensowne. Na przykład mamy szkleciki, których nie zobaczyłem. Nie, chyba niczego nie ma takiego. I też jest zakładka od zbroi, czego trochę nie rozumiem. Ale tak, jak widać, są jakieś tutaj też właśnie opcje ze zbroją. Głównie z maskami, ale tak. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie. I dobra, w takim wypadku zobaczę, ile by wynosił na zerówce. Też mocny, dobra, dobra, postanowione. Ulepszamy naszego kija do czardziejowania. A co znaczy, że potrzebujemy 3000 soli. To znaczy, że będę musiał trochę toreb pozgniatać. Bo każda co jest 500. Więc tak. 1500, 2500, 3. I niestety za mało, potem torebka soli. Dwie torebki będziemy mieć po sprawie. Dobra. No to stracimy niestety jedno ulepszenie, ale będziemy mieć jarzębinowy pastorał, który w teorii jest właśnie potężniejszą bronią, więc jej. A i właśnie zapomniałem jeszcze o najważniejszym, bo mam tu jeszcze różdżkę. Różdżka klasy drugiej, która wymagałaby tego błazna, albo tej klasy trzeciej, która wymaga fantoma. A to ciekawe. Ciekawe, że w sumie ta jest jeszcze lepsza niż ta, a wymaga zwykłego przeciwnika. No ale dobra, różdżki i tak na razie nie używam, więc nie ma co. Uważaj na siebie. I witaj, kolego kowalu. Masz coś ciekawego na sprzedaż może? Nie, nic nie masz. Zobaczymy, co wymagasz, żeby ulepszyć mi to wszystko. Pukiel włosów. Dobra, załatwić pukle włosów, a tutaj zatopiona figurka, tak jak mówiłem. W takim też wypadku ten odcinek pewnie będę już kończył, tak jak myśląc w sumie. Bo już i tak mam 35 minut. Jeszcze zakończenie jest, użyjemy całą sól, którą tu mamy ewentualnie. Ulepszamy może trochę tą moją broń. Chociażby, no, ciężko powiedzieć, czy będziemy mieć okazję do zdobycia jakiejś lepszej w najbliższym czasie, czy nie. A jeśli będzie nawet możliwość przemiany tej w lepszym, to kosztem jednego ulepszenia przerzucicie na wyższy stopień, czemu by nie.
Dobra. Mamy 1900 soli. Nie wiem, czy to wystarczy na coś. Miejmy nadzieję, że tak. Zdecydowanie wystarczy. No i ulepszamy. Ulepszamy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy do przejścia wszelkich innych jakichś trudności. Nawet na dwójkę mamy, co jest już super. Teraz co będzie wymagało na trójkę? Zaraz się przekonamy. Uwaga, uwaga. Zatopiony medalion. No dobra. No dobra. Daj mi proszę kowalu trójkę. Piękne. Czwórka wymaga też medalionów. Dobra. To w takim wypadku z takim wyposażeniem, w takim momencie kończymy dzisiejsze spotkanie i cóż, no. Ja przed następnym epizodem pomyślę jeszcze, jak to zrobić, gdzie pójdziemy i inne takie. A na ten moment to tyle, więc dzięki wam za uwagę, do zobaczenia, no i trzymajcie się. Hej, hej.